Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam gości oficjalnych. Na wszystkim witam wszystkich, którzy przyjęli do ekspozycji, pod 18. Wielkiej Pięknej Świętowej. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za obecność. 99 lat temu zajmuje się z największym państwowym parkiem. Sen Niepodległości. Polska narodziła się na nowo. Na sukces był dzieło bardzo ważnego powstania Kościuszkowskiego w roku 1918. To był sukces tych, którzy przez ponad 120 lat pozostali niepodległi. Dzień 11 listopada składa się średniowiekowej refleksji nad bolesnymi losami naszej ojczyzny, ale również nad obecną sytuacją i nad tym, jak pielęgnujemy wolność, którą wyłączyliśmy się od bardzo często poświęcając swoje życie. Dzisiaj całe niepodległości patrzą na nas z góry i oceniają całkiem skrajnie, któremu przywrócili wolność. Nie chcielibyśmy zapewne, żeby się do nas zawiedli. Jesteśmy demokratycznym, wolnym państwem. Zawsze, gdy myślimy o poświęceniach poprzednich pokoleń, powinniśmy nabierać jeszcze większego zapału i nie pogodzić wszystko, aby szansy, które dostali się, nie zmarnowały. Pamiętajmy jednak o uniwersalnej przeszkodzie marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział: Polacy chcą niepodległości, lecz pragnienie, aby ta niepodległość kosztowała 2 grosze, 2 kropelki. A niepodległość zdobywa nie tylko ceny, ale bardzo kosztowne. Nie zapomniałem jednocześnie o słowach współczesnego oficjalnego wniosku. Musicie patrzeć, żeby nie zyskiwali nasze wiary, ci co Boga i ojczyznę mają wciąż na ustach, ale sam fałsz i odbudę duszy, czy dla swoich prywatnych celów wychodzi są nadużyć kościoła i obrony. No te jednocześnie też wiedzą, że bardzo i często różnili się wcześniej, gdy mają znajdować sytuację. Pamiętajmy o prostej, ale mądrej prawdzie, powiedziałem, że jest kolejnego wielkiego lidera na tych czasach, Romana Dmowskiego, który napisał kiedyś. Jesteśmy różni, od różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel, cel ten to ojczyzna, na której chcemy wszyscy pracować. Niech te słowa będą podstawowym przesłaniem dzisiejszego rozwiązania. Wołamy dzisiaj przecież święto radosne, święto niejako ponownych narodzin naszej ojczyzny. Święto, które powinniśmy obchodzić nie tylko podczas takich, jak nasza dzisiejsza oficjalna uroczystość, ale każdej polskiej rodziny. Natomiast motyw porozumienia w sprawach najważniejszych powinien być tego święta najważniejszy przesłanie. Świętujemy więc ten dzień radosny. 99 lat temu, po 123 latach wyborów zawodów, Polska powstała na nowo. Ci, którzy zainteresowali się tym historią nowego czasu, mówią, że państwa i obywatele zaangażowali się na tę postawę, która jest na życia odrodzonej ojczyzny. W czasie bardzo krótkim zbudowano nową Rzeczpospolitą. Na tych przykładach, które powinniśmy uczyć się dzisiaj, to są wciąż aktualne dla nas. Kiedy zastanawiamy się, jak to się wtedy udało, bo uczyło się to tak szybko, można być o przekonanie, że głównie dlatego, że nikt wówczas nie kwestionował tego, że przywiązania do ojczyzny, patriotyzm, ma najwyższą wartością. Ten patriotyzm wyraził się do Polski z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ale też ze wspólnotą kultury i historii. Patriotyzm, taki jak wtedy, równy istotnym potrzebnym jest każdy dzisiaj. W XX wieku właściwie 2 razy wystawaliśmy na tutaj już. 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapę Europy. Ojczyzna pielęgnowana w sercach Polaków znów stała się państwem. Państwem, które trzeba było organizować, odbudowywać i chronić. W czerwcu 1989 roku Polska wróciła na mapę państw demokratycznych. Państw, których obywatele, decydując w demokratycznych wyborach, są dużo wolnymi. Po roku 1989 zbudowali się więc trzecią Rzeczpospolitą i bez względu na różnice w jej cenach ma ona najważniejszą z pozytywnych cech. To nasze państwo niepodległa Polska. I tak, patriotyzm jest nam potrzebny przede wszystkim dlatego, żeby nasz kraj nadal rozwijać, żeby w gminie jego interesów pracować, żeby dystans, który Polska od 10 lat jak najszybciej ogromnić. Praca dla tego celu odbywa się na rynku demokracji. Demokracja to konkurencja, to dyskusja, to czasami kłótnia. To normalne. To nie odłącznia się od demokracji. Pamiętajmy, że są granice. Spory są granice. Wszyscy wiemy, że nie będzie zgadzać, że nie przekraczać. Warto to dobrze przemyśleć.
oczywistych względów nie pozwolę, ale względu właśnie na szczególne trudności patriotyzm i miłość do ojczyzny. Pamięcią, ustawą, ustawą, uczestniczego kulturowych nadają tym wartościom elektoralnie, a młodemu pokoleniu przypominają, czym ten patriotyzm naprawdę jest. Dzieje uczą nas, że Rzeczpospolita była wtedy silna i wszystkie jej stany poczuwały się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Jestem przekonany, że ta zasada obowiązywać musi także dzisiaj. Współczesna narodowa suwerenna i wolna Polska cierpi bowiem samą moc aktywności wszystkich obywateli, przede wszystkim podejmowanych w swoich programach społecznościach, w każdej polskiej gminie, w każdej polskiej powiecie, w każdym polskim województwie. Święto Niepodległości jest więc świętem wszystkich Polaków. Duch patriotyzmu i walki wyrażenia z wielu lat muszą być stale utrzymywane. Troska o wartości, które walczyli nasi przodkowie, musi być żywa i dążyć nigdy nie powinna wiedzieć. Oni nigdy nie zrezygnowali, wiedzieli, że nie wolno, nie można im dodać pod uwagę niepodległości dużego europejskiego narodu. A tak jesteśmy, byliśmy pozostali. 11 listopada jest symbolem zwycięstwa, ale 11 listopada powinien być symbolem przyszłej Polski. Tej Polski, która zdaje mi takie miejsce w Europie i świecie, jak i w jej ponad 1100 historii, z jej pochodzącej walki w XIX i XX wieku i się należy, na które uczciwie rozłożyły. Tu na granicy pamiętajmy też o tym, że Polska w chwili opanania Unii Europejskiej była już wolna i bez wolnej Polski i zapewne było jeszcze niewielkie wojny. Powinniśmy o tym mówić znowu otwarcie i szczerze i odważnie. To się naszej ojczyźnie należy. Szanowni Państwo, dzisiaj na szczęście nikt nie wzywa nas do kolejnych czynów czy poświęcania szczytu do Polski. Korzystajmy z wolności, cieszmy się osiągnięć naszych rodaków, bądźmy dumni z naszej historii i osiągnięć naszego państwa. Dziękuję wszystkim organizatorom uroczystości, szczególnie księdzu Kościołowi, księdzu Cieganowi, księdzu Kościołowi, całym parafii, wszystkim tym, którzy tutaj dzisiaj przybyli. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność, cześć i chwała tym, którzy wybaczyli Polsce wolność i żyje Polska. Księże proboszczu, panie starosto, dostojni goście, szanowne przysłuchiczanki i przysłuchiczanki. Spotykamy się dzisiaj na tej uroczystej mszy w dniu szczególnym. W dniu, w którym Polacy poczuli się Polakami. I mimo, że tak jak tutaj usłyszeliśmy, minęło 99 lat, a w przyszłym roku będzie to 100 lat, cieszymy się z tego wyjątkowego i szczególnego dnia. Pamiętamy wszyscy ze szkoły, z gazet, pamiętamy z tego, co nam opowiadali nasi dziadkowie, nasi rodzice, historię. Pamiętamy sławnych Polaków, Piłsudskiego, Dosa, Dmowskiego i wielu, wielu innych. Ale też wiemy o tym, że w tamtym czasie o tą wolność walczyli również nasi przodkowie, nasi dziadowie i najbliższe nam osoby. I to dzięki nim jesteśmy dzisiaj wolni. To dzięki nim żyjemy w demokratycznym kraju, o który trzeba było tyle razy walczyć. I to dzięki nim czujemy się ważni i wiemy, że jesteśmy Europejczykami, szczególnie tutaj, na pograniczu polsko-niemieckim. Ale dzisiaj ksiądz proboszcz poruszył bardzo ważną sprawę. Sprawę, o której trzeba mówić, o której trzeba pamiętać. To jest, co to znaczy współczesny patriotyzm?
Czy rzeczywiście jesteśmy patriotami? Czy wiemy, co to znaczy? I czy, mówiąc o patriotyzmie, myślimy tylko o tych, którzy zginęli, myślimy o tej historii, która minęła, która tak naprawdę odchodzi w cień. I nie wszyscy o niej pamiętają, a może nie chcą pamiętać. Czy dzisiaj, jak wsiadam do swojego pięknego samochodu, jadę naszymi ulicami, nie patrzę na znaki, nie patrzę na przepisy, nie patrzę, że przechodzę przez drogę staruszek, czy kobieta z dzieckiem, jestem patriotą? Czy dzisiaj, jak prowadzę firmę i kończę pracę i wracam gdzieś z daleka, wyrzucam śmieci w Kulowicach, w Rzecinie, albo moim sąsiadom pod kątem, to jestem patriotą? Czy dzisiaj, jak jestem uczniem, siedzę na ławce, rzucam słonecznik pod tą ławkę, mimo że z boku jest śmietnik? Czy jestem patriotą, mimo że godzinę temu byłem w szkole i słuchałem, jak moja pani profesor tłumaczyła mi, dlaczego nie powinienem tego robić? Możemy tutaj mówić o wielu takich momentach. Ja obserwuję to na co dzień. Mam okazję spotykać się z ludźmi, którzy coś budują, tworzą w tym mieście. To są osoby, które robią to nie tylko dla siebie, dla swoich najbliższych, ale to są osoby, które robią to dla wszystkich, po to, żeby nasza mała ojczyzna, nasze stolice, nasza gmina była piękniejsza, aby w naszej gminie, w naszym mieście można było żyć bezpiecznie, aby w naszej gminie wszyscy mieli pracę, aby wszyscy mieli dom i takie piękne miejsce, jak chociażby Kościół, czy sala gimnastyczna, czy wiele, wiele innych rzeczy. Czeka nas jeszcze wiele ciężkiej pracy. Jeszcze dużo musimy zbudować w tym mieście i w tej gminie. Ale żeby się to udało, musimy być patriotami. Musimy to zrobić razem. I musimy się zwracać do tych Polaków, którzy tu również żyją w tym mieście, abyśmy to robili wspólnie. Aby nie było tak, że ktoś, kto przyjeżdża do tego miasta albo tutaj mieszka, pluł na nasze miasto, na Polskę, bo ja pracuję w Niemczech i mnie nie interesuje, co się tutaj dzieje, bo ja tutaj tylko mieszkam. Bardzo mi się nie podoba to, że są takie osoby, które zapominają, skąd pochodzą, zapominają o swoich najbliższych, zapominają o tym, że jak zapłacą podatki w tym mieście, to to miasto i ci obywatele się tym za to wdzięczą. Bo dzięki tej pracy, dzięki temu zaangażowaniu i dzięki temu wszystkiemu, co robimy wspólnie, tworzymy nowy kraj. Kraj, który jest mocny, który się liczy na mapie Europy. Kraj, który nie musi się bać swoich sąsiadów, którzy nam przez te 123 lata zagrażają. I myślę, że przyszły rok, rok 2018, w którym w szczególny sposób będziemy pamiętać tego 11 listopada 2018 roku. Będziemy świętować wyjątkową, okrągłą rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to rok wyjątkowy. Rok, w którym zostanie nam w sercu pamięć o tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie, nie szczędzili sił, aby Polska była taka, jak jest dzisiaj, aby Polska była wyjątkowa. Bo tak jak powiedział ksiądz proboszcz, jest to nasza matka, jest to nasza ojczyzna, którą musimy kochać, o której musimy pamiętać. I musimy wyjść z tego kościoła dzisiaj i mówić to wszystko tym innym, którzy często o tym zapominają, którzy uważają, że dzisiaj świat to jest to, co jest w internecie, to jest to, co oglądamy w mediach, może gdzieś tam daleko na wczasach. Tak nie jest. O nasz kraj, o naszą małą ojczyznę, o ziemię świecką musimy się troszczyć. Musimy ją pielęgnować, musimy ją zmieniać. Musimy budować, ale jeżeli to będziemy robić sami, nie damy sobie rady. Musimy pokazać wszystkim Polakom, że warto tutaj żyć, że warto tutaj
stworzyć, że warto tutaj znaleźć miejsce dla Ciebie, dla swojej rodziny i dla swojej przyszłości. Ja często wjeżdżając ze Słupic opowiadam, w jakim żyję miejscu, opowiadam, w jakim żyję gminie. Zachęcam do tego, żeby tutaj przyjechać, żeby tutaj zamieszkać, żeby tutaj się uczyć i kształcić. Po to, aby wszyscy zobaczyli, że nasza mała ojczyzna jest piękna, jest wyjątkowa. I tu jest właśnie nasze miejsce na ziemi. Nie tylko z okazji takich uroczystości, ale tak po prostu na co dzień. Chwała tym wszystkim osobom, które zginęły za to, że mieli chęć zwalczenia tego zła, który był wokół nich. Mieli chęć stworzenia nowej ojczyzny. Ale dzisiaj również apelujemy o to, abyśmy byli ich patriotami. I dziękuję tym wszystkim osobom, które zmieniają to wszystko, które dbają o te piękne relacje, które dbają o te czyste parki, o te kwiaty, które rosną pod tymi blokami, pod tymi domkami i tymi, które myślą, co zrobić jeszcze, żeby było piękniej, wspaniale, żeby żyło nam się lepiej. Pozostańmy tacy, postarajmy się o to, aby zachęcić innych, którzy tutaj mieszkają z nami, żeby również w ten sam sposób bardzo spojrzeli na naszą małą ojczyznę. Ale pamiętajmy również o tym, że mamy sąsiadów, których musimy również się troszczyć, musimy pokazywać naszą tradycję, naszą kulturę, naszą historię. I myślę, że wspólnie dzięki tym staraniom będzie nam się żyło lepiej, będziemy bardziej dowartościowani, będziemy bardziej wykształceni. Nasze dzieci będą tutaj mieszkać, tutaj będą tworzyć tą nową, naszą malutką ojczyznę. Oczywiście tworzy się w tej chwili dużo różnego rodzaju prawa. Dzisiaj jest bardzo dużo uroczystości w całym kraju. Warszawa jest gdzieś tam daleko, ale my jesteśmy tu, w tym pięknym Kościele Świętego Ducha. I dzisiaj manifestujemy nasz patriotyzm i powiem krótko, pozostańmy tym patriotami.